odbyło się spotkanie z panem ministrem Markiem Sawickim w budynku ministerstwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele komitetów protestacyjnych, jak również Central Związkowy. Spotkanie zostało w dziwny sposób podzielone na dwie części. W pierwszej części spotkały się związki, które należą do organizacji Unii Europejskiej COPA JECA. To była pierwsza część. Druga część byli zaproszeni przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników, którzy blokują drogi i protestują, jak również został zaproszony przez pana ministra pan Izdebski jako przedstawiciel Komitetu OPZZ. Sytuacja była dość kuriozalna, bo w tej pierwszej części praktycznie mówił tylko pan minister i jego dyrektorzy, omawiając propozycje, złożono rolnikom. Te propozycje praktycznie nie spełniały oczekiwań rolników. Dotyczyły zapłaty za zakupioną kwotę mleczną w 2013-2014, jak również dopłaty do stada trzody wielkości od 50 do 200 tuczników. I był również omawiany był projekt ustawy o Komisji Trzustronnej Dialogu Społecznego między administracją rządową a rolnikami. Do tego rolnicy i przedstawiciele odnieśli się dość krytycznie, bo domyśleli, że będą jakieś propozycje rozwiązań systemowych, generalnie dotyczące całego rolnictwa. Tutaj były tylko omawiane sytuacje, które nazwijmy bardzo, bardzo palące. Dlatego później pan minister poprosił przedstawicieli poszczególnych związków do siebie i w następnej części odbyło się spotkanie już z uczestnikami i przedstawicielami komitetów protestacyjnych i wszelkich organizacji związkowych funkcjonujących w kraju. I tutaj dyskusja była, powiedzmy, mniej merytoryczna, ponieważ w pierwszej części przemawiał pan minister Sawicki, stwierdził, że wiele rzeczy nie może załatwić i odsyłał rolników, żeby nie protestowali na drogach i w Warszawie, tylko żeby protestowali w Unii Europejskiej, bo tam zapadają decyzje, a jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje wolny rynek i on nie ma praktycznie żadnego wpływu na cenę. I po tej wypowiedzi pan Izdebski oświadczył, że skoro jego postulaty dotyczące odszkodowań za szkody, jak również szkody spowodowane przez dziki i chodziło tutaj o straty, jakie ponieśli rolnicy i przetwórcy z tytułu uboju rytualnego, jak również chodziło o kary za nadprodukcję, ostentacyjnie opuścił spotkanie. My jako przedstawiciele Solidarności Rolniczej wcześniej już podjęliśmy decyzję na prezydium, że 19 odbędzie się protest ogólnopolskich w Warszawie. Będzie miasteczko pod siedzibą pani premier. W związku z tym, że mieliśmy informację, że pan minister nie ma dla nas takiej oferty rozwiązań systemowych, żeby diametralnie sytuacja się na rynku rolnym zmieniła. Również po takim oświadczeniu rolnicy Solidarności opuścili posiedzenie, spotkanie z panem ministrem. Udaliśmy się do protestujących rolników. Wygłosił interesujące przemówienie pan senator Chrzcikowski, jak również ja zabrałem głos popierając rolników. No, sytuacja jest dość kuriozalna, bo po naszych protestach w Stargardzie, gdzie mieliśmy umówione spotkanie z panem Zborowskim, jest to nasza inicjatywa, panem Zborowskim, dyrektorem agencji, jego prosiliśmy, żeby doprowadził do spotkania Komitetu Protestacyjnego z
prezesem Świętokrzyskim, pan dyrektor nie wyrażał takiej woli i chęci, więc dlatego myśmy ustalili jako komitet protestacyjny te spotkanie. Do tego spotkania doszło 2 lutego. No i była sprawa kuriozalna, ponieważ z różnych przyczyn pan Świętokrzyski został wysłany na spotkanie z Izbą Rolniczą i zespołem do Koszalina, choć był wcześniej umówiony i rolnicy czekali na niego w urzędzie wojewódzkim. No jest to kuriozum, bo myśmy musieli czekać aż praktycznie 9 godzin, niż pan łaskawie, pan Świętokrzyski się pojawił w urzędzie gminy, ale po naszych protestach i wręcz zapowiedziach okupacji budynku urzędu wojewódzkiego. Dopiero to spowodowało to, że pan Świętokrzyski zgodził się na przybycie z nami. Omówiliśmy praktycznie wszystkie sprawy dotyczące obrotu ziemią, szczególnie tutaj o roli partnerskiej Solidarności w rozmowach z Agencją Nieruchomości. Wręcz domagamy się i zaproponowaliśmy podpisanie takiego porozumienia między Związkiem ANR o współpracy, jak również rozmawialiśmy na temat obrotu ziemią i to domagaliśmy się moratorium na sprzedaż ziemi dla spółek z obcym kapitałem. Tutaj żeśmy nie uzyskali zgody, jak również też mówiliśmy na temat dzierżaw, zabezpieczeń, prawa pierwszeństwa nabycia i tych wszystkich problemów, które zostały wcześniej wpisane, o których mieliśmy dyskutować z przedstawicielami rządu, a rząd nie podjął z nami rozmów. Rozmowy się zakończyły obietnicą, że w połowie lutego spotkamy się w siedzibie Agencji w Warszawie i przedyskutujemy te problemy. I kuriozum się stało, że w międzyczasie pan prezes Świętokrzyski wydał zarządzenie na temat przedłużenia umów dzierżawnych a te umowy, treść tych umów miała być konsultowana z rolnikami i okazuje się, że z tego wynika, że jednak to prawda, mogą być umowy przedłużane na 10 lat, ale pojawiły się te zapisy tak sformułowane, że dotyczy to spółek i z obcym kapitałem i spółek, które mają powyżej 500 hektarów. Jest to rzecz bulwersująca, bo cały czas walczymy o to, żeby tej ziemi nie sprzedawać, nie przedłużać umów dzierżawy, kończącej się umów dzierżawy, żeby ziemia trafiała do zasobu i była przeznaczona na dzierżawę lub sprzedaż. Jednak prezes Świętokrzyski podjął bez żadnych konsultacji, nie ustalając nikim treści tego zarządzenia, bo praktycznie ono konserwuje i ten stan prawny, jaki jest. Jest to rzecz wielka, bulwersująca. Podjęta decyzja, to jest nasza inicjatywa o zorganizowaniu wspólnego protestu w Warszawie. Również będziemy się zwracać o uczestnictwo pracowników, bo jest takie porozumienie między Solidarnością Pracowniczą a naszym związkiem. Również zwrócimy się z prośbą o pomoc do górników protestujących na Śląsku, bo oni mają też swoje problemy. Te problemy nie są rozwiązane. Akcja protestacyjna jest ogłoszona na 10 dni. Wiemy, że rolnicy na 90% wyjadą ciągnikami z województwa zachodniopomorskiego do Warszawy. Zostały złożone stosowne dokumenty i jest apel do naszych rolników. Ci, co nie mogą jechać ciągnikami, proszę się organizować, kontakt z nami. Jest zapowiedź praktycznie również rolników z całego kraju, którzy protestują, którzy stoją na blokadach, że również tego 19 pojawią się w Warszawie na wspólnym ogólnopolskim.